postanowiłem wypowiedzieć się w sprawie, a raczej w temacie postaw, na które napotykam się coraz częściej. Mógłbym tą postawę opisywać na różne sposoby, ale chyba najlepiej opiszę to tak najbardziej, najprościej opiszę to takie stwierdzenie. To dwuja, czyli teraz jedynka, to jedynka jest winna temu, że nie byłem przygotowany do lekcji. To jedynka jest winna temu, że nie odrobiłem lekcji. To jedynka jest winna temu, że nie mam wiedzy szkolnej z danego przedmiotu. Czyli reasumując krótko, coraz częściej rozmawiając z najbliższymi, z mniej bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, zderzam się z taką postawą. No ale to przecież to, że jestem taki, to jest spowodowane tym, tamtym, owym i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak zwane, ja to nazywam, przepraszam, może kogoś to zaboli, ale ja to nazywam najwyższym tchórzostwem. Największym tchórzostwem, najwyższym, największym, możemy tutaj. Największym tchórzostwem, chyba to będzie najlepsze stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma większego tchórzostwa niż zasłanianie się tym, że nasze błędy są spowodowane działaniem lub postawami innych osób. Nie. Wbijcie to sobie do głowy, bardzo powiem brutalnie. Wbijcie to sobie do głowy. Wasze błędy są konsekwencją waszych działań. To jeśli ja popełniam błąd, to ja za ten błąd odpowiadam. To nie ma czegoś takiego, że dwuja warunkuje nieprzygotowanie. To właśnie fakt, że nie byłeś przygotowany do lekcji, spowodował, że dostałeś dwuję, jedynkę czy naganę. To twoje działanie, twoje brak, albo raczej bardzo często brak twojego działania powoduje, że otrzymujesz taką, a nie inną notę. Nie ma czegoś takiego. Zrozumcie wreszcie. To może efekt dzisiejszych czasów. Nie ma czegoś takiego, że to jesteśmy bez winy, jeśli popełniamy błędy. Jeśli idziesz tą drogą i wskutek tego działania zachodzisz, wskutek tej podróży, tego przemieszczania się, dojdziesz do tego celu, czy to jest tamto miejsce, to znajdujesz się w tym miejscu tylko dlatego, że do niego przeszedłeś. To miejsce nie przyszło do ciebie. To miejsce nie przybyło do ciebie, nie zmusiło ciebie, żebyś do niego przyszedł. To nie ma czegoś takiego. Z jednym, jedynym wyjątkiem, żebyśmy tu jasno też powiedzieli. Jeśli na przykład zostaniesz napadnięty, zostaniesz pobity, zostaniesz okradziony, to ten fakt nie jest twoją winą. To ktoś inny jest winny temu, że zostałeś skrzywdzony, ale tylko w tym i w, tylko w tym i w tym zdarzeniu, w tej i w żadnej innej sytuacji. Wszystkie inne sytuacje, jeśli na przykład, nie wiem, postępujesz głupio i ktoś ciebie wyrzucił z pracy, jeśli ktoś ciebie na przykład zerwał z tobą znajomości, to nie ma winy tylko i wyłącznie po tamtej stronie. Zawsze też jesteś ty winny. Musisz, nauczcie się, musimy nauczyć się my jako chrześcijanie. Chrystus nie powiedział, o, to jest wasza wina, że muszę iść na krzyż. Nie. On, będąc bez winy, wziął nasze winy na siebie, ale on nie mówił, że to jest czyjaś inna wina. On jasno dawał do zrozumienia, że idzie cierpieć za nasze grzechy. Nie za grzech cioci Julci, nie za grzech Weroniki, nie za grzech Anetki, Jarka czy kogoś innego. On szedł cierpieć za twój grzech. I dlatego nie ma takiego ściemniania, że
to, że ten grzech, to grzech spowodował, że zgrzeszyłeś. No jak to? Nie można, nie wiem, gotująca się woda nie spowodowała, że zostałeś ten, że zapalił się gaz pod nią. No nie ma czegoś takiego. Zdarzenia są konsekwencją działań. Jeśli ja mam dług, to ten dług jest spowodowany złym działaniem moim, a nie ten dług wymusił moje działanie. Nie wiem, czy dobrze, bo trochę żywiołowo, trochę jestem, pewne zdarzenie wpływa też na tę wypowiedź, ale nie ma czegoś takiego. Nie można obwiniać kogoś raz, po pierwsze, reasumując, nie obwiniamy za nasze winy wszystkich innych dookoła. A po drugie, to nie wina spowodowała nasze działanie. To nasze działanie spowodowało, że jesteśmy winni. To nie błąd warunkuje to, że na przykład zrobimy to czy tamto. To nasze działanie powoduje, że my popełniamy błędy. Jeśli popełniłeś błąd, stań przed sobą w prawdzie i powiedz, to ja ten błąd popełniłem. Owszem, może być tak, mogą być jakieś czynniki usprawiedliwiające, ale bardzo rzadko. Bo to tak, to podobnie się... O, posłuchamy. Można nawet wyczuć, która jest godzina, patrząc na światło, to można zobaczyć, że jest godzina 8 rano, wcześnie, ale nie za wcześnie. Więc tak samo, bicie godziny nie powoduje, że jest 8. O, bicie zegara nie spowodowało, że jest 8, tylko zegar bije dlatego, że jest 8. No to tak jakbyśmy odwrócili dzisiaj, naprawdę, ja rozumiem, a dzisiaj są czasy wywrócania, stawiania wszystkiego na głowie. I dzisiaj pewnie za dzień, dwa, za rok, za 10 lat może ktoś przyjdzie i powie, bicie godziny wymusiło, bicie zegara wymusiło, że pojawiła się godzina 8. Może tak będzie, może ktoś dostanie będzie miał schizofrenię i tak zrobi. I tak powie. Może wszyscy w to uwierzą. Ale zrozumcie, tylko wy, tylko ja, nikt inny, nie ciocia Marysia, nie ciocia Ela, nie wujek Zbyszek, nie wujek Włodzimierz, nie wujek tam Leon. To ja jestem twórcą swoich błędów. To ja jestem odpowiedzialny za moje błędy. To moje działanie. Ten błąd nie wyskoczył z niczego. Ale też moje zwycięstwa to jest moje działanie. Mój sukces to jest moje działanie. Może on być podparty, wsparty pomocą innych. Ale to jest moje zwycięstwo. Więc życzę wam samych zwycięstw i życzę wam, żebyście umieli stawać w prawdzie i żebyście potrafili przyznać się do błędów. Na razie.